Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Kwadrans dla Burmistrza, a moim i Państwa gościem jest burmistrz Mieroszowa, pan Andrzej Laszkiewicz. Witam Pana. Witam Panią, witam Państwa. Panie burmistrzu, dobiega końca rok 2014. Jaki to jest rok dla Mieroszowa i co udało się zrealizować? Tak, rok szczególny, bo kończący kadencję, ale też ważny ze względu na budżet gminy, prawda, który był uchwalany w sposób specyficzny, odmiennie niż w latach poprzednich, ponieważ w tym roku obowiązuje nas rozporządzenie ministra finansów, które dla każdego samorządu ustaliło indywidualny wskaźnik zadłużenia. I w związku z tym budżet roku 2014 był pod rządami tego rozporządzenia z pełną konsekwencją, że tak powiem, utrzymania się w tych wskaźnikach. Natomiast ważne ze względu na zadania, które zaplanowaliśmy w tym budżecie, one są podzielone jak gdyby na dwie części. Po pierwsze zadania utrzymaniowe, które dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych, prawda, które realizują zadania tutaj na rzecz mieszkańców naszej gminy. Mówimy o przedszkolach, mówimy o szkołach, mówimy o Ośrodku Pomocy Społecznej, o Mieroszowskim Centrum Kultury, Urzędzie Miejskim, prawda, jako jednostkom obsługującym w dużej części tutaj zadań ukierunkowanych na obsługę mieszkańców. To jest jak gdyby jedna materia, czyli tego bieżącego utrzymywania tych placówek, które realizują zadania. Ale z drugiej strony to też działania związane z rozwojem gminy, czyli zadania inwestycyjne, które ukierunkowane głównie są na poprawę infrastruktury, na modernizację, na tworzenie nowych obiektów czy urządzeń, które mają służyć mieszkańcom i osobom, które przybywają na teren Mieroszowa. A co Pan uważa, co Pan zalicza do swoich największych sukcesów, biorąc pod uwagę całość kadencji? To znaczy tak, ta kadencja czteroletnia była głównie nakierunkowana na maksymalne pozyskiwanie środków pomocowych, ponieważ był to ostatni okres jak gdyby korzystania ze środków unijnych z rozdania 2007-2014, więc siłą rzeczy musieliśmy się skoncentrować na to, jak pozyskać środki chociażby z takich programów jak Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska-Czechy, gdzie współpracujemy z partnerem czeskim, prawda, z gminą Mezimesti. To jest sprawa również Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące chociażby pozyskiwania środków na duże obiekty, na infrastrukturę, jak również małe projekty z lokalnej grupy działania Kwiat Lnu, gdzie jesteśmy członkiem. To jest również sprawa związana z pozyskiwaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, na z kolei programy miękkie, czyli takie ukierunkowane dla szeroko rozumianego przekrojowo społeczeństwa naszej gminy, od najmłodszych uczniów, prawda, w zasadzie przedszkolaków, poprzez uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, do dorosłych mieszkańców, prawda, którzy są tutaj chociażby pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej, czy również takich nieobjętych tą opieką, ale którzy mogli korzystać z tych programów, które się udało zrealizować. Więc bardzo dużo zadań takich właśnie, które były ukierunkowane na społeczeństwo, czyli dodatkowe zajęcia w przedszkolu, dodatkowe zajęcia w szkołach podstawowych, jeżeli chodzi o zajęcia edukacyjne, w gimnazjum, jak również nauka języków obcych dla grup chętnych, czy język angielski, czy czeski, czy niemiecki. To samo, jeżeli chodzi o Ośrodek Pomocy Społecznej, na wsparcie tych działań socjalnych, które realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli jak gdyby poza środkami, które konsumuje na te zadania Ośrodek Pomocy Społecznej z budżetu państwa na zadania zlecone, czy ze strony gminy, prawda, które dofinansowujemy na świadczenia, to jeszcze dodatkowo środki na takie grupy wybrane, prawda, z tych podopiecznych, gdzie mogli dodatkowo mieć wsparcie. Więc generalnie
Ta kadencja, myślę, że można ją uznać za pozytywną. Wiele zadań udało się zrealizować. Powiem tylko, że środki pozyskane w tej kadencji to ponad 15, bez mała 16 milionów złotych. Więc one pozwoliły właśnie na realizację tych programów, o których mówiłem. A jeżeli chodzi o zadania twarde, to chociażby zakończenie bazy na ulicy Sportowej, prawda, jeżeli chodzi o kompleks hala plus boiska, gdzie wyposażyliśmy dodatkowo ściankę wspinaczkową. To jest sprawa budowy ścieżek rowerowych, które są też w zakresie poprawy infrastruktury turystycznej. To jest zagospodarowanie góry parkowej kompleksowo, czyli bike arena, parkowa góra, prawda, ze ścieżkami enduro, z pantrakiem. To jest również sprawa w tej chwili realizowanego zadaszenia sceny spinaczkowej, przepraszam, zadaszenia sceny na górze parkowej. To jest również rozstrzygniętego już przetargu na budowę wieży widokowej na górze parkowej. W tym roku dokumentacja, projekt, w przyszłym roku efekt w układzie wykonawstwa. To są również zadania, które dotyczyły infrastruktury drogowej, prawda? Zrealizowano wiele zadań dotyczących nawierzchni dróg na terenie nie tylko samego Mieroszowa, ale również sołec naszej gminy, czy infrastruktura mostowa, która była przebudowywana, chociażby w układzie likwidacji skutków klęsk żywiołowych, naboru takich raptownych wód, prawda, przez cieki, które przepływają na terenie gminy. To z kolei infrastruktura społeczna, gdzie modernizowaliśmy przedszkole miejskie, gdzie modernizowane były kluby i świetlice wiejskie, prawda, Golińsk, Łączna, Unisław. To baza Mieroszowskiego Centrum Kultury, gdzie dwuetapowo realizowaliśmy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich modernizację tego obiektu. W tym roku udało się zakończyć drugi etap, modernizację sali kinowej na salę spotkań, która ma przywróconą pierwotną funkcję, jeżeli chodzi o ten obiekt. Więc wiele takich efektów, które udało się w tej kadencji uzyskać. No, czekają nas jeszcze w tej chwili rozstrzygnięcia takie jak dostawa samochodu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie udało się pozyskać ponad 500 tysięcy złotych środków pomocowych z różnych źródeł, czy Krajowego Systemu Ratownictwa, czy tutaj od Marszałka Województwa, czy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No i oczywiście dokładamy swoje środki z budżetu gminy i czekamy 3 października na odbiór samochodu nowego z wyposażeniem, czyli pojazd typu średniego, który zastąpi wyeksploatowany wóz strażacki na podwoziu Stara. To jest sprawa też wsparcia, mówimy o bezpieczeństwie, prawda, dla policji. Kolejny samochód, który w systemie 50 na 50%, 50% z Komendy Głównej Policji, 50% gmina. To jest również wsparcie tutaj dla komisariatu w Mieroszowie, chociaż w międzyczasie przeszliśmy reorganizację, na którą nie mieliśmy wpływu. To też wypada wyjaśnić naszym mieszkańcom, że decyzje zapadły w Komendzie Głównej Policji poprzez Komendę Wojewódzką i decyzyjnie tutaj w Układzie Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, gdzie komisariat nasz został jak gdyby przypisany zadaniowo do komisariatu miejskiego w Boguszowie Gorcach z rewirem w Mieroszowie, gdzie mają być, gdzie ma być kierownik rewiru w Mieroszowie i ma być 4 funkcjonariuszy dzielnicowych tak zwanych. Czyli z tego, co mówi pan komendant Komendy Miejskiej Wałbrzycha, ma być lepiej. Czyli tylko dzielnicowi, do dyspozycji mieszkańców, kontakty z mieszkańcami, no i oczywiście wsparcie patrolami dodatkowo i z Wałbrzycha, i z Boguszowa Gorc, i postępowania, które mają być prowadzone właśnie przez komisariat w Boguszowie Gorcach. Czekamy na te efekty. Wiem, że jest niepokój w środowisku, ale też jestem w kontakcie, koresponduję z panem komendantem
Wasturą, który obiecał, że Mieroszu będzie miał zabezpieczone działania ze strony Komendy Miejskiej i Bogusława Gorc. Więc wiele takich tematów, które były jak gdyby w programie moim, udało się znacząco zrealizować. Wiele środków pozyskanych z Unii Europejskiej, z budżetu państwa, z Narodowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest i sprawa porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, czyli realizacja chociażby wymiany sieci wodociągowej, budowa wodociągu do Sokołowska, gdzie już mamy pewność, że w Sokołowsku nie będzie zawirowań, gdzie mamy, prawda, szpital, gdzie były problemy, ponieważ Sokołowsko bazowało dotychczas na ujęciach powierzchniowych. W tej chwili jest zaopatrzone z sieci miejskiej, z tego wodociągu z Kowalowej do Sokołowska, to udało się zrealizować. Myślę, że wiele takich postulatów społeczeństwa, które dotyczyło na przykład budowy czy remontów chodników, prawda, gdzie udało się zrealizować w tym roku na przykład ulica Polna, będzie jeszcze w tym roku wykonany chodnik w ciągu ulicy Mickiewicza, taki główny deptak w tej części Mieroszowa, ważny ze względu na pracowników Kameli czy mieszkańców, którzy z tamtej części Mieroszowa tutaj do centrum wędrują w różnych potrzebach. To też dobra współpraca z zarządcami dróg, ponieważ mamy drogi na terenie gminy, nie tylko gminne, nie tylko ulice, prawda, ale mamy również drogi powiatowe, wojewódzką drogę Rybnica-Unisław i drogę krajową, więc tutaj myślę, że też wiele udało się w tej kadencji przy współpracy właśnie z tymi zarządcami uzyskać efektów, jak nakładka na drodze krajowej, prawda, tutaj od Mieroszowa do granicy państwa, modernizacja przejścia granicznego, które, że tak powiem, przestało istnieć w układzie kubaturowym, tylko został jeden obiekt, ale to wynika z układu Schengen, prawda, że takie rozwiązania nie tylko u nas, ale w ogóle na granicy Polski z Unią Europejską zostały, że tak powiem, przebudowane. Czyli tutaj mamy też nowe przejście z nową infrastrukturą. To jest sprawa też drogi krajowej, która w obszarze Unisławia została zmodernizowana z nakładką. No i droga wojewódzka, chociaż w części, w połowie bym powiedział, z takim efektem, 2,5 km w kierunku Głuszycy od Rybnicy Leśnej, a pozostał jeszcze podobny odcinek tutaj od Unisławia do Rybnicy Leśnej. I dlatego cały czas jest temat z mojej strony wywoływany do marszałka, do zarządu województwa, do służb pana marszałka tutaj w zakresie drugi kolei, żeby ten odcinek również mieć na uwadze. Ale to też drogi powiatowe, gdzie tutaj przy dobrej współpracy z zarządem powiatu zostały zrealizowane, czyli ulica Kwiatowa, nakładka to jest droga do Różanej, przez Różaną, to jest też w sołectwie Łączna, prawda, w tej chwili do miejsca do zoo wykonana nakładka, ale też w tym roku jeszcze ma być wykonana nakładka od zoo do końca sołectwa, więc tutaj też będzie efekt, ale wcześniej wykonana też modernizacja drogi powiatowej w Golińsku, która rozwiązała też problemy tych mieszkańców. Więc wiele, wiele takich efektów, które miały miejsce przy dobrej współpracy, prawda? To jest też ukłon w kierunku służb energetycznych, które sukcesywnie na terenie gminy tutaj przy moich zabiegach modernizowało linię średniego i niskiego napięcia, prawda, i w samym Mieroszowie, i w sołectwach, ostatnio w Sokołowsku kompleksowo. No i myślę, taka bym powiedział, historyczna inwestycja, nie przez pryzmat finansowania z budżetu gminy, ale przede wszystkim ze strony Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej. Tu siedzimy na tle właśnie historii gazyfikacji Mieroszowa i to jest też sukces, że po wielu, wielu latach zabiegów z mojej strony udało się przekonać Dolnośląską Spółkę Gazowniczą do inwestycji na terenie Mieroszowa. My oczywiście
Tu przekazałem w dzierżawę teren przy ulicy Tkackiej, niezbędny do lokalizacji terminala, bo to jest w technologii LNG, czyli gazu skroplonego, który jest dowożony w tej chwili do Mieroszowa cysternami. No i oczywiście mamy historię, czyli podpisanie listu intencyjnego w maju 2011, a pierwsze tankowanie do zbiornika właśnie na terminalu przy ulicy Tkackiej już w październiku 2012, czyli niecałe półtora roku. Poważna inwestycja z gazociągami tutaj w obszarze ulicy Tkackiej, Sportowej, Wolności, Wojska Polskiego, Mickiewicza, Słowackiego, tutaj w centrum do Placu Niepodległości i w połowie do ulicy Dąbrowszczaków. To są te gazociągi wykonane, gdzie już są podłączone obiekty, jak na przykład Kamela, która jest tutaj głównym odbiorcą. To właśnie dzięki Kameli została postawiona kropka nad i, jeżeli chodzi o tą inwestycję Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej, ale również tutaj obiekty użyteczności publicznej, bo takie wynikało również porozumienie w zapisach tego listu intencyjnego, że ja również deklarowałem, że obiekty użyteczności publicznej będą, że tak powiem, zasilane, czy kotłownie w tych obiektach będą zasilane gazem. To jest sprawa bazy ZGKM-u, która jest właśnie już na zasilaniu gazowym. To jest nowa hala sportowa przy ulicy Korzej, która z zasilania na ropę, że to wiem, czy na napęd olejowy została przepięta na gazociąg. To jest również tutaj urząd, który ma nową kotłownię dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej, z programu operacyjnego, regionalnego programu operacyjnego, gdzie mogliśmy zmodernizować tą kotłownię i zasilić gazem, a w tym roku też wykonana nowa instalacja centralnego ogrzewania, która no, tu w znaczny sposób była już wyeksploatowana. Mieliśmy problemy w ogóle z eksploatacją tej instalacji, gdzie jeszcze na tej kotłowni mamy 4 lokale mieszkalne w sąsiednim budynku obok, więc bardzo ważna i poważna sprawa. To udało się, więc obiekt TBS przy ulicy Wałbrzyskiej, czyli poszedł gazociąg również w tym kierunku, czyli jak gdyby otwartość na sołectwo Kowalowa w dalszym ciągu, czy Sokołowsko, które też jest tutaj, że tak powiem, w planach Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej, czyli ta inwestycja taka rozwojowa, bym powiedział. Ważne, że zaistniał ten terminal. Ważne, że on ma jeszcze rezerwę na jeden zbiornik, bo na razie jest jeden zbiornik, ale w przypadku dużego zapotrzebowania jest możliwość zamontowania jeszcze jednego zbiornika i to gwarantuje de facto, tak jak mówiła tu pani prezes Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej, zapewnienie gazu z tego terminala dla całej gminy. Czyli jeżeli będą wnioskodawcy, powiedzmy, z obszarów wiejskich, tutaj mówię o sołectwach wokół Mieroszowa, czy Sokołowsko, które jest w tej chwili analizowane przez spółkę, prawda? Te obszary, te enklawy gminy będą mogły być zaopatrzone z tego terminala, więc to jest duża sprawa, to jest kierunek ograniczenia niskiej emisji, to jest poprawa, że tak powiem, jakości środowiska, ale też no myślę, że też taki gest w kierunku mieszkańców naszych, którzy mogą mieć to źródło zaopatrzenia w ciepło. Więc wiele takich zadań, które udało się. Oczywiście nie wszystko, bo to też trzeba powiedzieć, nie wszystko jeszcze udało się zrealizować. Jest jeszcze wiele tematów takich, chociażby w zakresie rewitalizacji samego Mieroszowa, Sokołowska czy enklaw, gdzie mamy zasoby komunalne i wspólnoty mieszkaniowe. Ale to jest temat, który zgłosiłem do aglomeracji wałbrzyskiej. Jesteśmy uwzględnieni również w ramach środków, które już są wstępnie, czy tak powiedziałbym, na 99% zagwarantowane dla aglomeracji wałbrzyskiej w kwocie ponad 211 milionów euro. I tam te zadania w zakresie rewitalizacji są uwzględnione. Zresztą jest program centralny też, jeżeli chodzi o program operacyjny, jeżeli chodzi o rewitalizację, więc jeżeli nie z RPO, no to będzie możliwość lokowania też wniosków do programu operacyjnego w Ministerstwie Rozwoju Infrastruktury. Więc to jest ten temat, to jest sprawa porządkowania gospodarki ściekowej dalsza.
My w tej chwili procedujemy już przetarg na wykonanie projektów technicznych. Udało się pozyskać ponad 370 tysięcy złotych na właśnie dokumentację, która ma objąć kolektory sanitarne w części Mieroszowa, tutaj od ulicy Dąbrowszczaków w kierunku Kowalowej, czyli ulica Wysoka, Leśna, Powstańców, Wałbrzyska, sołectwo Kowalowa i sołectwo Sokołowsko. Sokołowsko dodatkowo siecią wodociągową, ponieważ generalnie również w ramach tego wniosku, który składaliśmy, jest objęte Sokołowsko kompleksowo. I sołectwo Golińsk, które również jest na zlewni oczyszczalni w Golińsku. Plus dodatkowy blok technologiczny na oczyszczalni w Golińsku. Więc to ma rozwiązać problem gospodarki ściekowej w aglomeracji mieroszowskiej, która została wyznaczona decyzją marszałka. Więc żeby uniknąć przyszłościowo kar, które gmina może płacić, prawda, do Komisji Europejskiej, więc my musimy przede wszystkim koncentrować się na tej zlewni, na rozwiązaniu tych problemów właśnie w zlewni. I robimy w tej chwili tak, dokumentacja to jest jedna sprawa, drugie, robimy już w tej chwili spięcie tutaj tej części centralnej Mieroszowa w układ kolektorów, które już zostały wybudowane, K1, K2, prawda, które już są spięte z oczyszczalnią w Golińsku. Też wykorzystujemy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ponad 550 tysięcy pozyskane na ten cel, 50 przykanalików, które będą realizowane w tym i przyszłym roku, tutaj w ramach projektu, który spinał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka ZOO w Mieroszowie. I tu przy współudziale to też chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przystąpili do tego programu, bo to był bardzo ważne, prawda? My mamy kolektory główne, ale nie mamy jeszcze rozwiązanej sieci, że tak powiem, rozdzielczej na terenie Mieroszowa. Więc tutaj ten program, który będziemy realizowali, pozwoli na likwidację szamp, wykonanie przykanalików i spięcie właśnie z tymi kolektorami, czyli ukłon w kierunku mieszkańców, wspólnot, którzy przystąpili do tego projektu. No i w dalszej konsekwencji, tak jak powiedziałem, no, musimy te kolektory, prawda, po dokumentacjach, pozwoleniu na budowę, musimy po prostu te kolektory realizować. Czyli też jest sprawa polityki zabiegania o środki na ten cel. No i to jest sprawa przy rewitalizacji, porządkowanie również ciągów komunikacyjnych. Bo tu jest wiele postulatów takich z obecnych radnych, prawda, i na przyszłość postulatów mieszkańców, że takie ulice, które jeszcze mają nawierzchnię szutrowe, jak na przykład ulica Wysoka, czy o gorszym standardzie ulice Powstańców, czy Leśna. One oczywiście, one wymagają nowych nawierzchni, ale najpierw trzeba je uzbroić, prawda? Mówimy o kolektorach. Mówimy też o gazociągu, bo tu staramy się też korelować to z sieciami gazociągowymi, które mają być budowane w dalszej kolejności. Więc najpierw uzbrojenie, później no, trzeba wykonać nowe nawierzchnie jezdni, chodników i to też jest kwestia tej perspektywy do roku 2020. No i generalnie realizacja strategii rozwoju gminy, która została przyjęta w tym roku, bo poprzednia już wyczerpała swój byt, że tak powiem, była do roku 2013. W tym roku zespół, który tutaj wyraził chęć współpracy, pracował nad tą strategią przy lektorze, który uczestniczył, pan doktor tutaj z Uniwersytetu Jeleniogórskiego, który, że tak powiem, koordynował tutaj te prace. No i mamy przyjętą nową strategię rozwoju gminy, właśnie wypracowaną przez ten zespół. Tutaj też podziękowania dla wszystkich członków tego zespołu, którzy włożyli wysiłek w pracę. I oczywiście ta strategia będzie pozwalała na, że tak powiem, przygotowywanie projektów, wniosków i realizację. To jest kierunek rozwoju turystyki. To jest dalsza realizacja oferty turystycznej. Chcę powiedzieć, że już poza wieżą widokową na Górze Parkowej jest również, odpukam, niemalowane, jest również szansa na budowę wieży widokowej na Stożku w ramach 10 wież widokowych na pograniczu polsko-czeskim, wspólnym projekcie flagowym
polsko-czeska grzbietówka. Także jesteśmy uwzględnieni w tym projekcie flagowym. Mam nadzieję, że on będzie skutecznie realizowany, czyli to dodatkowy element byłby. Ostatnio przystąpiliśmy do takiego dużego projektu tras rowerowych MTB Sudety. To są trasy, które obejmują ciągiem od gminy Mieroszów aż po Złoty Stok, przepraszam, pod Srebrną Górę, około 500 km tras jednolicie oznakowanych. Dwa tygodnie temu w niedzielę w Głuszycy przy zawodach MTB właśnie odbyła się promocja, czyli oficjalne otwarcie tych tras. Także 53 km dodatkowo oznakowanych tras o tej skali trudności, czyli szlaki zielony, czerwony i czarny w połączeniu z trasami w Głuszycy, dalej Walim, dalej tutaj Bielawa, gmina wiejska Nowa Ruda, no i aż pod Srebrną Górę, czyli potężny produkt. Na dzisiaj jest to największy produkt tego typu tras rowerowych MTB, który nie ma porównywalnych w obszarze Polski Południowej, tutaj mówię obszaru Dolnośląskiego. Czyli tu musimy kontynuować te działania, prawda, czyli trasy rowerowe, trasy biegowe z wykorzystaniem tej infrastruktury, którą mamy, skutera śnieżnego, który został też zakupiony ze środków unijnych, czyli powinniśmy to, co mamy, wykorzystywać w sposób odpowiedni, promować to, ale również zadbać o te dodatkowe elementy promujące naszą gminę, nasze walory. Czyli możemy wyciągnąć wnioski, że bardzo dużo się tutaj dzieje. Przeprowadził Pan szereg inwestycji i ma oczywiście plany dalej przeprowadzać. Terminal gazowy to jest naprawdę historyczne wydarzenie. Działa Pan aktywnie na rzecz mieszkańców. Natomiast Panie Burmistrzu, mam pytanie. Jedna z mieroszowskich gazet napisała, że władza w gminie ma przynajmniej 12 lat zaległości oraz 7 lat niewykorzystanych szans, jakie dawała unijna perspektywa finansowa 2007-2013. I jak do tego Pan się ustosunkuje? Ja domyślam się, o jakiego redaktora Pani pyta. Myślę, że ta osoba nie przebywała w tym czasie na terenie gminy. To tak jakby ktoś spadł z innej planety, nie powiem z Księżyca, rok przebywał na terenie gminy Mieroszów i chciał ocenić, że tak powiem, trzy kadencje samorządowe, więc to się nie da. No, myślę, że to jest, że tak powiem, ocena bardzo subiektywna. Nieobiektywna, bo gdyby ten redaktor zainteresował się tymi efektami, o których mówiłem przed chwilą, ale nie o wszystkich, bo to się nie da po prostu w tym wywiadzie powiedzieć o szczegółach. Tych zadań zrealizowaliśmy bardzo dużo. Bardzo dużo i to z różnych źródeł pomocowych, głównie z Unii Europejskiej. Więc mówię, na przestrzeni chociażby od roku 2007, już nie sięgam dalej, prawda, bo wcześniej jeszcze korzystaliśmy ze środków przedakcesyjnych, z programu chociażby SAPART, gdzie wykorzystywaliśmy na infrastrukturę turystyczną, jak wymianę wiatr turystycznych, zakupy wyciągu narciarskiego na Górze Parkowej, czy inne zadania tutaj realizowane, ale mówię tylko o tej perspektywie obecnej, prawda. Wcześniej, gdzie kolektory sanitarne były budowane, których nie widać, ale one funkcjonują, prawda, oczyszczalnia ścieków. Więc mówimy tylko od roku 2007 do chwili obecnej, czyli z tego rozdania obecnego Unii Europejskiej, to zrealizowaliśmy inwestycje na poziomie prawie 16 milionów, a pozyskanych prawie 11 milionów złotych z Unii Europejskiej. Więc czyli nie wiem, są to bardzo duże pieniądze. Myślę, że zrobiliśmy wszystko, ale pan redaktor pewnikiem nie zapoznał się też z budżetem gminy dokładnie. Bo żeby korzystać ze środków unijnych, to też jest pewna gra. Przede wszystkim zadania muszą być zrealizowane ze środków własnych, a później jest refundacja, bo nie ma dotacji przy środkach unijnych. Trzeba najpierw zrealizować zadanie, rozliczyć, a później zabiegać o refundację, o zwrot. Więc jeżeli patrzymy na możliwości budżetu gminy, które powiedzmy po stronie dochodów jest na poziomie 24 milionów, ale to obejmuje wszystko. Zadania bieżące, prawda, czyli co powiedziałem, oświata, kultura, opieka społeczna,
administracja i tak dalej, czyli te wydatki bieżące, jeżeli rozdzielimy, i wydatki majątkowe, na które z dochodów majątkowych pozostaje, no to, to w tym się możemy poruszać, w tych środkach. I teraz sztuką jest, żeby wykorzystywać na przykład kredyty pomostowe, pożyczki, składać wnioski, realizować te projekty i odpowiednio je rozliczać, żeby nie stracić środków, prawda, które się pozyskało, bo tam jest rygor, uzyskane wskaźniki, efekty i środki, które trzeba rozliczyć również. Czyli najpierw zapłacić, wystąpić, nie ma uwag, to wtedy otrzymuje się środki. Więc to jest ta polityka, że tak powiem, umiejętności raz dobrych wniosków, drugie montażu finansowego i konsekwencja realizacji i rozliczenia. Czyli myślę, że pan redaktor nie zapoznał się z tym i zrobił tą ocenę bardzo pobieżnie, nie zagłębiając się w to, jak gmina procedowała, na jakie zadania składała wnioski, co realizowała i jakie są z tego efekty. Więc zachęcam pana redaktora, żeby się zagłębił i ocenił obiektywnie to, co się zrobiło ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Panie burmistrzu, ale gazeta również panu zarzuca słabe kontakty z mieszkańcami Mieroszowa. Czy faktycznie tak jest? No też nie wiem, na jakiej podstawie pan redaktor to ocenił. Ja staram się na bieżąco mieć kontakty z mieszkańcami. Jestem otwarty w urzędzie, jestem otwarty na różne spotkania, prawda? Bywam w środowisku, czy to na spotkaniach seniorów, czy na zebraniach wiejskich w każdym sołectwie, które są organizowane, czy ja organizuję z różnych tytułów potrzeb, prawda? Bywam w różnych gremiach tutaj, czy w zakresie oświaty, czy w zakresie organizacji, które tutaj funkcjonują, ogrody działkowe, wędkarze, prawda, gdzie są walne zebrania. Ja nie uciekam od tych zebrań. Ja jestem zawsze, jeżeli jestem zapraszany, jestem na tych spotkaniach, otwarcie rozmawiam z mieszkańcami, informuję o bieżącej polityce, o bieżących sprawach, przyjmuję problemy, które są zgłaszane i w miarę możliwości te problemy też zgłaszane staram się w bieżącej polityce uwzględniać i rozwiązywać. Wiem, że ponownie będzie pan się ubiegał o stanowisko burmistrza Mieroszowa. Dlaczego się pan na to zdecydował? Tak, wiele się zastanawiałem nad tym, bo w sumie to już jest trzecia kadencja, prawda, którą kończę. Powiedziałem wcześniej o tych efektach, może nie tak bardzo dokładnie, bo ich się nie da w tym wywiadzie spuentować wszystkich, ale powiedziałem o pewnej takiej ogólnej strategii, prawda, która była w zakresie realizacji tutaj najważniejszych zadań. No i jest wiele przesłanek takich, które przemawiały za tym, żeby jeszcze raz wystartować. I tak właśnie analizując to, że jesteśmy w blokach startowych, jeżeli chodzi o nowe rozdanie środków unijnych, prawda? My wiele zrobiliśmy, mówię tu przez pryzmat swoich działań, żeby mieć jak gdyby płaszczyznę startową do wykorzystania tych środków, czyli przystąpienie do aglomeracji wałbrzyskiej. Jesteśmy, tam zgłosiliśmy konkretne wnioski. Uczestniczyliśmy w budowie, czy uczestniczyłem tutaj z pracownikami w budowie strategii aglomeracji wałbrzyskiej. Czyli tu mamy jak gdyby element zafiksowany, że gmina Mieroszów jest uwzględniona. Przystąpiliśmy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu. Jestem w Radzie Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu w Lubawce, gdzie oceniam wnioski i również aplikuję wnioski tu ze strony gminy, chociażby z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Więc to też jest bardzo ważna płaszczyzna wykorzystania środków w nowej perspektywie. To jest współpraca transgraniczna, gdzie również wiele wykorzystaliśmy środków na twarde projekty, ale i miękkie, bo mamy wiele projektów miękkich zrealizowanych z partnerem czeskim z Mezimesti, ale mamy wiele efektów inwestycyjnych wspólnie zrealizowanych po obu stronach granicy. Jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Gmin
po stronie polskiej w Euroregionie Glacensis już trzecią kadencję i to też w pewien sposób gwarantuje, że uczestniczę w wspólnym polsko-czeskim komitecie sterującym, gdzie są rozstrzygane wszystkie wnioski akceptowane do realizacji. Więc to jest ten taki, że tak powiem, zaczyn, pewne doświadczenie, które jak gdyby no, stanowi taką przesłankę do mojej decyzji o kandydowaniu, że jestem umocowany, mogę dalej działać skutecznie na rzecz właśnie naszej gminy, na rzecz naszych mieszkańców. No i widząc w perspektywie to, co jeszcze jest do zrobienia, co już starałem się pani redaktor tutaj dzisiaj w tym wywiadzie mówić o tych potrzebach, więc chciałbym jeszcze zrealizować te zadania, które by w dalszym ciągu uporządkowały gminę Mieroszów, tak żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej, a osobom przyjeżdżającym no ten wizerunek gminy i te walory wzbogacone, walory oczywiście krajobrazowe, ale wzbogacone przez infrastrukturę, przez atrakcje turystyczne tutaj też stwarzały możliwości do dobrego pobytu i wykorzystywania tego wszystkiego. Bardzo dziękuję. Pięknie pan zakończył program. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu za uwagę. Do zobaczenia.